To co będę chciał zrobić w tym wideo to udowodnić jedno z najbardziej pomocniczych twierdzeń w geometrii i to twierdzenie jest takie, że kąt wpisany tutaj w ten okrąg stworzymy sobie teraz kąt wpisany kąt wpisany w okrąg kąt wpisany to jest taki kąt, który ma tutaj wierzchołek na okręgu że kąt wpisany w okrąg i skoro mowa o kątach to ja sobie oznaczę ten kąt to jest kąt psi w tym wideo będę oznaczał kąty wpisane jako psi, e, będę chciał pokazać, że kąt wpisany w okrąg, czyli psi, to jest połowa kąta. Środkowego, opartego na tym samym łuku. To jest ten łuk. E, użyłem tutaj sporo takich dziwnych zwrotów i postaram się je wyjaśnić, znaczy wyjaśnię je właśnie teraz. E, co to jest kąt wpisany? Tutaj narysowaliśmy sobie kąt wpisany. Kąt wpisany to jest taki kąt, który ma tutaj swój wierzchołek na okręgu. Jeśli poprowadzimy dwie średnice, które wychodzą właśnie z tego miejsca, wiemy, że średnica to jest taki odcinek, który łączy dwa dowolne punkty na okręgu. Pierwszy punkt to jest ten punkt, drugi to jest ten punkt. Druga średnica wychodzi z tego samego punktu i mamy tutaj drugi punkt. I widzimy, że tutaj te dwa miejsca, w których te ramiona tego kąta dotykają nam okrąg, wyznaczają nam taki łuk. I mówimy, że ten kąt psi jest oparty właśnie na tym łuku. Kąt psi jest oparty na tym łuku. I to, co będziemy chcieli pokazać, że ten kąt psi to jest połowa kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Czyli chcielibyśmy mieć jeszcze kąt środkowy. Narysuję tutaj tak o na oko, gdzie jest środek. Tutaj powinno być dobrze. I y, kąt środkowy, czyli wierzchołek jest y, tam, gdzie środek okręgu. I tutaj narysujemy o ramiona. Mogę to zrobić lepiej. Zrobię to jeszcze raz. Ten kąt środkowy miał być oparty na tym samym łuku, czyli tutaj wierzchołek tego kąta jest w środku okręgu, ale te ramiona, które wychodzą, będą tutaj wyznaczały nam ten sam okrąg, czyli jedno ramię będzie kończyło się tutaj w tym miejscu, drugie w tym miejscu. To ramię będzie dotykało okrąg w tym miejscu, a to ramię w tym miejscu. I ten kąt środkowy nazwiemy, so nazwiemy sobie jako Teta. I chcemy pokazać, że kąt wpisany w okrąg to jest połowa kąta środkowego opartego na tym samym okręgu. I widzimy, że ten kąt psi jest oparty na tym samym okręgu i mamy, że teta równa się 1, druga psi. I gdzie będzie można to zastosować? No będziemy mogli wyciągnąć taki wniosek, że jeśli będziemy mieli miarę kąta psi 25 stopni, to będziemy mogli od razu podać miarę kąta teta, to jest 50 stopni. I tak samo odwrotnie, jeśli będziemy mieli najpierw miarę kąta teta, to będziemy mogli od razu podać miarę kąta psi. Trzeba będzie miarę kąta teta podzielić przez 2. I przejdziemy zaraz do e, dowodu tego, że tak dzieje się zawsze. Ja tylko najpierw wyczyszczę sobie tablicę. O. Aby udowodnić nasze twierdzenie, e, robimy sobie najpierw taki specjalny przypadek, gdy jedno ramię kąta wpisanego leży na średnicy. Przypomnijmy sobie, że średnica to jest odcinek łączący dwa punkty na okręgu i przechodzący przez środek. Chcemy mieć kąt wpisany, czyli brakuje nam jeszcze drugie ramię i widzimy, że tutaj mamy kąt wpisany. Umówiliśmy się, że kąty wpisane będziemy oznaczali sobie jako psi. To jest kąt wpisany, ponieważ wierzchołek leży na okręgu. I możemy sobie zaobserwować tutaj, że ten odcinek to jest Nasz promień tego okręgu, ponieważ jest to odcinek łączący środek z punktem na okręgu. I jeśli połączymy sobie środek z tym punktem, tutaj w tym miejscu, gdzie kończy się to ramię, gdzie tutaj mamy ten odcinek, to jest drugi koniec tego odcinka, to również tutaj będziemy mieli promień. Widzimy, że otrzymaliśmy trójkąt równoramienny, ponieważ ma dwa takie same ramiona, czyli kąty przy podstawie będą miały miarę identyczną. Może to nie być oczywiste na tym rysunku, czyli zrobimy sobie jeszcze jeden rysunek, narysujemy sobie tutaj to w taki trochę bardziej oczywisty sposób. To będą nasze ramiona, które mają długość R i widzimy, że to jest nasza tutaj podstawa i kąty przy tej podstawie mają miarę Psi. I e, teraz chcielibyśmy się skupić na kącie środkowym. Widzimy, że zarówno kąt wpisany, oraz kąt środkowy są oparte na tym samym łuku. To jest nasz łuk. O! I widzimy, że tutaj mamy nasz kąt środkowy. Wierzchołek jest na środku i ten kąt jest oparty na tym samym łuku, co nasz kąt wpisany. I teraz widzimy, że ten kąt oraz ten kąt to są kąty przyległe, bo mają jedno wspólne ramię, a te pozostałe ramiona tutaj E, dopełniają się do prostej i e, takie kąty razem e, dają miarę 180 stopni, czyli ten kąt teta i ten, który jest tutaj, e, sumują się do 180 stopni, stąd też ten kąt, który jest tutaj, ma miarę 180 stopni minus teta. I skorzystamy z bardzo oczywistego faktu, że suma miar kątów w trójkącie jest równa 180, 180 stopni, czyli skorzystamy sobie teraz z tego, dla tego trójkąta, czyli mamy psi dodać, psi, dodać 180 stopni minus teta. Czyli to są miary kątu w tym trójkącie i to ma się sumować do 180 stopni. Widzimy, że 180 stopni występuje z tej strony oraz z tej strony, to możemy to sobie skrócić i otrzymamy 2 psi minus teta równa się 0 stopni. I minus teta możemy przerzucić sobie na drugą stronę i otrzymamy 2 psi równa się teta i podzielimy to sobie obustronnie przez 2 i otrzymujemy to, co chcieliśmy pokazać, czyli że to jest ten nasz kąt wpisany, to jest jedna, druga, teta, gdzie teta to jest kąt środkowy i kąt wpisany i środkowy są oparte na tym samym łuku. Czyli jeśli będziemy wiedzieli, że psi ma miarę 25 stopni, to od razu możemy powiedzieć, że teta ma 50, albo jeśli psi ma 50, to teta będzie miało 100 i w drugą stronę. Jeśli teta to jest kąt środkowy, będzie miał miarę 100 stopni, to psi będzie miał miarę 50 stopni. I tym specjalnym przypadkiem posłużymy się w dalszej części dowodu, w takim ogólnym, gdzie to drugie ramienie będzie musiało być średnicą. I w tym celu wyczeszczę sobie tutaj tablicę i przejdziemy do dalszej części dowodu. Tak jak mówiłem skorzystamy sobie z poprzedniego przypadku, żeby udowodnić troszeczkę bardziej ogólną sytuację, taką, gdzie teraz środek będzie pomiędzy dwoma ramionami tego kąta wpisanego. Stworzymy sobie kąt wpisany, to będzie nasz kąt wpisany, umówiliśmy się, że będziemy oznaczali sobie ten kąt jako Psi, tutaj mamy psy, tutaj jest nasz wierzchołek na okręgu, brakuje nam kąta środkowego, kąt środkowy, tutaj jest wierzchołek i te dwa kąty widzimy, że są oparte na tym samym łuku. Ten kąt nazwiemy sobie tutaj jako teta. I teraz popatrzmy, w jaki sposób będziemy chcieli skorzystać z tego, co mieliśmy tutaj w poprzednim przypadku. No w poprzednim przypadku mieliśmy średnicę, czyli tutaj również stworzymy sobie średnicę w taki sposób, że ta średnica będzie łączyła ten wierzchołek tego kąta Psi z tym, z jakimś punktem tutaj po drugiej stronie na okręgu. I widzimy, że ta średnica dzieli nam kąt Psi na dwa kąty. Tutaj będziemy mieli Psi 1, a tutaj będziemy mieli Psi Dwa. Dokładnie to samo dzieje się z kątem θ. Kąt θ został podzielony na dwa kąty, które nazwiemy sobie θ1 oraz θ2. I y, teraz możemy sobie zaobserwować jeszcze, y, że... Mamy taką sytuację, która była w poprzednim przypadku. Tutaj mamy jeden, jedno ramię tego kąta wpisanego psi1, to jest średnica i pokazaliśmy, że dokładnie e, psi1 równa się 1/2 e, teta1, bo teta1 to jest kąt środkowy tutaj o, i te dwa kąty są oparte na tym samym uku. Czyli możemy zapisać te zależności. Psi1 równa się 1/2 teta1. I to samo je, jest e, w tej sytuacji tutaj widzimy, że mamy kąt wpisany e, psi2, jedno ramię tutaj jest średnicą i to jest dokładnie ta sama sytuacja, tylko że po przeciwnej stronie. Psi2 to jest 1, druga, teta 2. I co możemy sobie zrobić? Możemy sobie dodać jedno równanie do drugiego. Otrzymamy psi1, dodać psi2, równa się 1, druga, teta 1, dodać... 1, 2 teta 2. I popatrzmy. Wiemy, że psi został podzielony na dwa kąty, psi 1 i psi 2, czyli te dwa kąty sumują się do psi, czyli psi 1 plus psi 2 dają nam psi. A co możemy zrobić tutaj sobie z drugiej strony? Możemy włączyć wspólny czynnik przed nawias, którym jest 1, 2 i będziemy mieli tutaj w nawiasie teta 1 dodać teta 2. 2. I również mamy taką sytuację, że θ1 i θ2 to są dwa kąty, które powstały w wyniku podzielenia kąta θ. A θ1 i θ2 sumują się do kąta θ i otrzymujemy e, coś takiego, że psi równa się 1 druga θ. Czyli e, udowodniliśmy e, sobie teraz przypadek, gdzie ten środek znajdował się pomiędzy e, ramionami tego kąta wpisanego i będziemy chcieli e, przejść do e, kolejnego e, przypadku i w tym celu wyczyszczę sobie jeszcze raz tablicę i zaraz przejdziemy tutaj do kolejnego przypadku. O, tablica jest już gotowa, więc możemy przejść sobie do e, ostatniego przypadku, troszeczkę innego od poprzednich, ponieważ e, w tym przypadku środek tego okręgu będzie poza zasięgiem tych ramion. Widzimy, że nie jest tutaj w środku, ani jedno z ramion nie leży na średnicy, tylko środek jest tutaj poza tymi ramionami. I ten kąt nazwiemy sobie jako Psi1, zaznaczymy sobie ten kąt, to jest kąt wpisany, Psi1 i ten kąt wpisany jest oparty na tym łuku. I chcielibyśmy mieć jeszcze kąt środkowy, kąt środkowy ma wierzchołek tutaj i ten kąt środkowy jest tutaj oparty na tym samym łuku. Nazwiemy sobie ten kąt jako tutaj teta 1 i chcielibyśmy pokazać, że ten kąt, bo to jest kąt wpisany, jest połową kąta środkowego, który jest oparty na tym samym łuku co ten kąt wpisany. Chcielibyśmy skorzystać w tym celu z tego co już wiemy, czyli dorysujemy sobie tutaj może o średnicę. I to dorysowanie średnicy spowodowało, że otrzymaliśmy jeden kąt wpisany. Popatrzmy, tutaj mamy wierzchołek, to jest jedno ramię tego kąta wpisanego, a to jest drugie, to jest ta średnica. I ten przypadek już był przez nas rozpatrywany. Zaznaczymy sobie to jako psi2 i ten kąt, który tutaj mamy psi2, ten nowy kąt jest oparty na tym łuku. O, może troszeczkę inny kolor damy, już mieliśmy fioletowy. O, taki czerwony. I widzimy, że nawet tutaj już nie musimy nic nie, rysować i mamy kąt środkowy, który jest oparty na tym samym łuku, czyli tutaj mamy θ2. I wiemy, ponieważ już sobie to pokazaliśmy, że psi2 to jest połowa θ, y, i ta teta jest oparta na tym samym łuku, czyli w naszym przypadku θ. 2, czyli mamy psi 2 równa się 1, 2, teta 2. I to, co będziemy chcieli pokazać, to, że e, psi 1 to jest 1, 2, teta 1. Ale teraz popatrzmy. Spójrzmy, co tworzą nam te dwa kąty, psi 1 i psi 2. Te dwa kąty tworzą nam coś takiego. Tutaj e, taki kąt wpisany... To jest jedno ramię tego kąta, to jest drugie ramię tego kąta. I e, widzimy, że e, taki przypadek również rozpatrywaliśmy, że psi1 plus psi2 tutaj tworzy nam taki jeden kąt i e, ten kąt będzie oparty tutaj na tym łuku, który jest tutaj. To jest kąt oparty e, psi1 plus psi2, to jest kąt oparty właśnie na tym łuku. I ten kąt psi1 może tutaj, o będę zmieniał kolory, będzie lepiej widać. Psi 1 plus psi 2, to jest ten kąt wpisany, to jest połowa kąta środkowego opartego na tym samym łuku. A kąt środkowy oparty na tym samym łuku, to jest ten kąt, który jest sumą theta 1 oraz theta 2. Więc możemy sobie to zapisać, o, theta 1 dodać theta 2. I teraz popatrzmy. Wiemy, że psi2 to jest 1/2 teta2, więc możemy sobie psi2 zamienić na 1/2 teta2. I teraz to będziemy chcieli sobie tutaj zrobić o psi1 tutaj będziemy mieli 1/2 teta2 równa się. wymnożymy sobie wszystkie te elementy przez 1/2, będziemy mieli 1/2 Teta 1 dodać 1, 2, Teta 2. Widzimy, że Teta 1, y, 2, Teta 2 występuje i z prawej strony i z drugiej strony, więc widzimy, że to nam się zredukuje i finalnie otrzymujemy, że Psi 1 równa się 1, 2, Teta 1. Czyli dokładnie to, co chcieliśmy pokazać. Ten kąt tutaj. C1, który jest kątem wierzchołkowym opartym na tym łuku, to jest połowa kąta środkowego, który jest oparty na tym samym łuku. I tym sposobem rozpatrzyliśmy wszystkie przypadki i wiemy, że kąt wpisany jest połową kąta środkowego i te dwa kąty są oparte na tym samym łuku. I to twierdzenie jest bardzo przydatne w geometrii.